Odwiedzamy powiatowego rzecznika praw konsumenta w Dąbrowie Górniczej. Przed nami kolejny problem, kolejna sprawa do rozwiązania. Dzisiejsze moje wystąpienie będzie poświęcone osobom, które zostały pokrzywdzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy likwidowaniu polis umów ubezpieczenia na życie. Chodzi tu konkretnie o opłat za wykup. Może ja się, żeby przybliżyć temat, może się posłużę konkretnym przykładem. Klientka chciała zawrzeć lokatę, podsunęli jej polisę na ubezpieczenie na życie, podpisała tą polisę, przekonała, że podpisuje lokatę, po roku chciała zlikwidować i okazało się, że po wpłacie 20 tysięcy proponują jej do wypłaty 8 tysięcy, natomiast 12 tysięcy zostało to potraktowane jako opłata za wykup. Czyli strata tych pieniędzy po roku była olbrzymia. Może inny przykład. Klientka wpłaciła 250 tysięcy, chciała po roku wyciągnąć, zaproponowali jej 160 tysięcy, chcieli prawie 100 tysięcy pobrać za wykup polisy. Niektóre towarzystwa miały tak sformułowane, że po opłaty za wykup, że po roku traciliśmy 90%, po dwóch latach 80%, po trzech latach 70%, czyli jeżeli decydowaliśmy się na likwidację tego ubezpieczenia na życie, bardzo ponosiliśmy, konsument ponosił duże straty. I takich osób poszkodowanych przez te towarzystwa jest bardzo dużo, bo wiele towarzystw po prostu te polisy stosowało. AXA, Generali, Life, Open Finance. Do banku czy towarzystwa zwrot tych pieniędzy nie przynosiło żadnego efektu, bo odmawiali, twierdząc, że konsumenci doskonale wiedzieli, co podpisują. I to dzisiejsze ogłoszenie jest skierowane do tych ludzi, którzy zostali poszkodowani przy wykupie tych polis zawieranych w Generali. Ponieważ w dniu 30 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zamieścił w Gazecie Wyborczej ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego o zapłatę przeciwko Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Sprawę reprezentantem grupy jest kancelaria prawna Langiewicz, Wrońska, Berezowska i wspólnicy. Postępowanie dotyczy zwrotu tak zwanych opłat likwidacyjnych, opłat za wykup pobranych przez Generali od konsumentów w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Ostateczny termin na przystąpienie do postępowania zbiorowego przeciwko Generali upływa w dniu 30 lipca 2015 roku. Więcej informacji na temat pozwu możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej kancelarii www.pz.lwb.com.pl lub na stronie internetowej naszego urzędu i mojej stronie internetowej. Na naszej stronie internetowej, jak również na stronie internetowej kancelarii jest całe ogłoszenie sądu. Między innymi tam są podane, jakie opłaty musimy ponieść, żeby przystąpić do tego zbiorowego pozwu. Informuję, że przystąpienie do takiego pozwu i wygranie tej sprawy spowoduje, że Państwo otrzymacie zwrot pieniędzy. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości proszę dzwonić do rzecznika.